dzisiejszym filmie postanowiłem przejść Minecraft na trybie hardcore, ale z datapakiem, który sprawia, że każde obrażenie daje mi randomowy efekt. Wszystkie efekty się kumulują i przybierają na sile, więc kiedy dotrę do endu, mogę mieć na przykład siłę na 100. poziomie i wtedy smok będzie pokonany bez najmniejszego problemu. Jeżeli chcesz więcej takich filmów na kanale, nie zapomnij strzelić lajka i jak najbardziej odsyłam cię do subskrypcji kanału. Kliknij ten czerwony guziczek i pomóż mi rozwijać się dalej. Jesteście ciekawi, jak mi pójdzie? No ja też jestem ciekawy, dlatego może zacznijmy ten odcinek. Jesteśmy na sawannie i proszę bardzo, wbijamy tutaj seeda, macie seeda, ściszę sobie troszeczkę słuchawki i teraz każde obrażenie, które otrzymam, daje mi randomowy efekt. Sprawdźmy to. Okej? I dostaliśmy speeda. Proszę bardzo, mamy speeda, dzięki czemu poruszamy się troszeczkę szybciej. No to w takim razie ogarnijmy sobie drewno. O, a tam mamy wioskę. Ustawiony seed, widzowie, pamiętajcie, ustawiony seed. Drewienko zebrane, standardowo robimy sobie crafting, patyczki i drewniany kilofik. Jako że tam mamy wioskę, nie muszę się bać o jedzenie, więc ogarniemy sobie zaraz na szybko kilofik kamienny i kamienne narzędzia. Bardzo ci serdecznie dziękuję za twoją służbę, a teraz kamienny kill of go. I kopiemy więcej kobla. O proszę, mamy żelazo. I nawet więcej. I tak jakby się ktoś pytał, na jakiej wersji gram, to jest to wersja 1.16.5, ponieważ ten datapack jest właśnie na wersję 1.16. Dobra, kobel zebrany, robimy sobie więcej patyczków, robimy sobie mieczyk, siekierę, motykę i ewentualnie jeszcze jeden kill of, maybe, czemu nie? Jeszcze starczy mi akurat na piecyk. Idealnie. Zabieramy crafting i lecimy do wioski. Zobaczymy, co tam ciekawego będzie się działo. Dostałem obrażenie i jaki efekt teraz dostałem? Jump boost. Bardzo przyjemnie. Musimy zebrać sobie troszeczkę tutaj flintu. Znaczy w zasadzie potrzebuję jednego flintu na zapalniczkę. Ewentualnie na fetching table, jeżeli byśmy chcieli kombinować ze strzałami. Dobra, flint nie wypada, to na razie się tym nie będę przejmował. I mamy pierwsze hejbale. No to robimy sobie chlebuś. Dzień dobry, panie koniu. W sumie siodełko może się przydać. I więcej chlebu. Proszę mnie wypuścić. Mamy więcej hejbali i Iron Golem stoi przed nami, dlatego będziemy mogli się z nim zaraz mierzyć. Nie wiem, co to mi cofnęło, ale to było dosyć dziwne. Siemanko, Librarian. Czy ja cię potrzebuję? Nie, raczej cię nie potrzebuję. Panie Golem, ja bym się z panem tutaj pobawił. I mamy... ileż tabek? 5. No i elegancko. I kolejny efekt. Absorpcja. Bardzo fajnie. No to zbierzmy jeszcze troszeczkę drewna. Wszystko przerabiamy na deski i wrzucamy sobie do przepalania nasze żelazo. Przy okazji zrobimy sobie więcej jedzenia. 38 chleb. To ja bym jeszcze flint poprosił, co? No wreszcie wyleciał flint. Dziękuję. To robimy sobie zapalniczkę i w sumie tak czy inaczej możemy zrobić sobie tarczę, bo ona również nam się przyda, pomimo tego, że część obrażeń będziemy zbierać specjalnie, żeby nabijać sobie kolejne efekty. Zróbmy sobie żelazny kill off i żelazną siekierę. Do tego może jakieś żelazne buty i przydałoby mi się wiaderko. O nie, zapomniałem o tym. Dobra, musimy znaleźć cave'a. Może tam? Tam jest pustynia? Takie mam wrażenie. To chyba w tamtą stronę sobie pójdziemy. Nie, tam też jest pustynia. Aaa, bo tu wszędzie dookoła jest pustynia. A to fajnie. Zabieramy nasze graty. Geronimo! Au, au, au. Wow. Siła, regeneracja, speed. Ej, dobra, to skoro mam regenerację, to absolutnie nie muszę się bać o moje zdrowie. Ale w sumie, przy okazji, jak już tutaj jestem, to dajcie mi owieczki i wełnę. W sumie mam dwa żelaza, mógłbym zrobić nożyce, ale taki sposób jest chyba lepszy, co nie? Choć z drugiej strony przecież mogę sobie wejść do domku i zabrać łóżko. Nieważne, widzowie, tego nie było. No to lecimy w takim razie na pustynię. Ale najpierw sprawdźmy, czy mamy tutaj może jakieś żelazo. Ona nam się by przydało bardzo do... Ujuju, jak tu jest ciemno, tu nic nie widzę. Słyszę lawę, ale nie widzę żadnego żelaza. No trochę niefajnie. Chociaż z drugiej strony, w momencie, kiedy będziemy na pustyni i znajdziemy jakąś wioskę, może być kolejny Iron Golem, zaciukamy go sobie i będziemy mieli wtedy żelazo na zrobienie wiaderka. Też dobra opcja. Czy ja tam widzę opuszczoną kopalnię? Okej, no niby mam absorpcję, regenerację, a w sumie lecę, ała. I przynajmniej mamy żelazo. Ale szybciej teraz kopię, no tak, mam hejsta. Ej, to ja zaraz sobie zrobię cały armor z tego. No tak, zapomniałem, że mam shadery, które podświetlają mi rudy. To jest bardzo przydatne, patrzcie, tam jest żelazo, tu jest żelazo, tu jest żelazo. Bardzo fajnie, bardzo sympatycznie. Geronimo, ała, okej, widzę creepera, dzień dobry, panie creeper. Au, dostałem obrażenie, jak mogłeś. Mam już siłę 2, haste 2. Bardzo dobrze, bardzo sympatycznie. W sumie fajnie by było znaleźć jakieś diamenty. Przy okazji zbierzmy trochę węgla, bo też nam się przyda do przepalenia naszego żelaza. Przy okazji będziemy mogli zrobić sobie trochę pochodni. Od razu jaśniej. No to robimy sobie mały postój i wrzucamy nasze żelazo do przepalania. A za ten czas zbierzemy sobie większą ilość węgla. Dwie skrzynki obok siebie, o jak fajnie. Co mamy tutaj? Lur 2, to tak średnio. Ale przynajmniej mam chleb, i co tutaj? Więcej chleba i żelazny kilof przyjmę. Zostawmy sobie w takim razie nasze kamienne rzeczy i zajmijmy się zbieraniem żelaza. O, dzień dobry. Au. Jak tu wygląda sytuacja? Mamy siłę 3 już. Nice, mamy dolfin z gry. Ej, to ja wtedy będę bardzo szybko pływał. To jest też dobra opcja.
Dzięki. To jest jeden, jedyny raz, gdzie faktycznie pasuje mi, że creepery wybuchają mi przed oczami. Dobra, mamy trochę żelaza, to zróbmy sobie żelazny chestplate'ik, jak najbardziej. Wiecie, armor tak czy inaczej przyda się, bo to jest hardcore, okej? Okay? Przy okazji, mam może fire resistance? Z tego co widzę nie, więc jeszcze na ogień muszę uważać. No i zróbmy sobie teraz hełmik i jeszcze brakuje nam tylko i wyłącznie spodni. Ale najpierw zrobię sobie żelazny miecz. Ten kamienny nie będzie mi już potrzebny. Z tego żelaza raczej nie zrobię sobie portek, więc... No, zrobimy je później. A, i bym zapomniał, przecież miałem zrobić wiaderko. Jeszcze byście na mnie krzyczeli, co by było. Eł, który to? A, wyskoczył. Okej. Okay. W takim razie wracamy do pierwotnego planu, czyli znalezienia diamentów. Au. Au. Co jest grane? O mój Boże, mam Night Vision, tylko teraz mi ono będzie cały czas mrygało wszystko. Znaczy mrygało, to nie mryga, to tak pulsuje bardziej. Ej, ale to jest dziwne. Ale to jest dziwne. Co jest grane w ogóle? Nic z tym nie zrobię, ale nie jest to jakoś turbo irytujące, po prostu troszeczkę mryga, nie? Dobra, wyłączenie shaderów pomogło, będzie to troszeczkę gorzej wszystko wyglądało, ale przynajmniej to mryganie nie będzie tak intensywne, tylko będzie tak leciuteńko pulsowało. A tak sobie chciałem grać na shaderach, no. Nie spodziewałem się, że będę miał Night Vision. W ogóle mam już siłę 5 tak swoją drogą. I szybkość 4, i jump boost 2. Jakie to jest fajne, ej. Muszę ogarnąć sobie więcej damage'a. Halo? O, dzień dobry. Czy może mnie pan uderzyć kilka razy? Dziękuję. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Dobra, sprawdźmy siłę 4. O tak! Żelaznym mieczem mamy zombiaki na hita. Bardzo fajnie. Bo nie wiem, czy po co mi jest lapis, ale zbieram, bo może mi się przyda. Kolejny żelazny kilo. Dzień dobry. Aha! Co tu się dzieje? Mam już siłę 7. I z tego, co widzę, mam też saturację, więc nie będę musiał się bać. O! Jedzenie, w sensie o głód, jakikolwiek. Ole, to kozacko wygląda. Wszystkich mam normalnie na hita. Piękne. Tylko jestem turbo szybki i trochę zaczyna mnie ogarniać, co jest gdzie. Moment, halo. Czekaj. To chyba nie jest ta strona, w którą chciałem przyjść. O nie, teraz będzie damage dużo. O nie, będzie dużo damage'a. O, przynajmniej mam fire resistance, jak fajnie. Trochę zaczyna mnie ogarniać, jak się tutaj poruszać, więc osoby, które myślały, że będzie to takie wszystko super fajne, nie do końca, widzowie, nie do końca, bo im więcej tych efektów jest, tym mniej zaczynam ogarniać, jak się tutaj poruszać w ogóle w tej grze. Ale spoko, zrobimy sobie tak czy inaczej żelazne pantalony i mamy cały żelazny set. Nie wiem po co, ale mam. Kopię już tak szybko, że nawet nie ma animacji kopania. Dobrze, to może znajdźmy te diamenty, jakby czy one mi będą faktycznie potrzebne. Mam 3 żelazne kilofy? Nie, chyba że diamenty mi nie będą potrzebne. Nie, absolutnie. Ale to złoto jak najbardziej. Dzień dobry. Do widzenia. Dobra, muszę się stąd jakoś wydostać, więc robimy triki niczym z Ameryki. Proszę bardzo, tak się robi, to jest taki parkour powietrzny tak zwany. Au, to nie wyszło, nie. Proszę mi nie bić. Wow, czy ja w tym momencie jestem w stanie zaciukać zombiaka nie tylko mieczem, ale też kilofem? No tak, siła 10, to słyszę Endermana. Dzień dobry. Raz, dwa. Mam Endermana na 2 hity. To po kiego grzyba mi miecz? Dobra, będę go miał jeszcze, jakby... Tak po prostu, niech sobie będzie, okej? O mój Boże, ale mam jump pusta teraz. Hi! Ha! Wcale nie tak łatwo się stąd wydostać, bez kitu. Hi! O, nie. Hi! Dobra, wyszliśmy wreszcie na powierzchnię. To możemy teraz eksplorować dalej. Ole, ja skaczę, patrzcie to w ogóle. Ui! Musimy znaleźć lava pula. W sumie bez skakania jest jeszcze lepiej. Jaką ja mam prędkość w ogóle, co się dzieje? Jestem niczym wyścigówka. Wydaje mi się, że otrzymałem zbyt dużo obrażeń. Wiecie co, wydaje mi się, że ten armor jest totalnie bezużyteczny w tym momencie. Tak samo tarcza w ogóle. Po kiego grzyba, skoro ja mam absorpcję, regenerację, siłę, szybkość, wszystko mam. Musimy znaleźć lava pula. Au. Byłoby śmiesznie, gdybym zginął. Ale to jest prędkość! No ta pustynia jest dość spora, więc... O, czekaj. Tu będzie lawa. Tu na pewno będzie lawa. Nie? No nie gadaj. Co? Dobra, pomyliłem się. No to lecę dalej. Czy to jest ta wioska z początku, czy to jest inna wioska? Nie mam bladego pojęcia. Nawet nie wiem, w którą stronę faktycznie idę. Ale to jest chyba inna wioska. Dobra, pozbierajmy sobie... Nie, w sumie pokiego grzyba mi jedzenie. Dobra, nieważne, nie było tematu. Dzień dobry, panowie villagerzy, dzień dobry. Czekaj, co ja mam? Absorpcję? Chyba Iron Golem jeszcze mnie może zaciukać dość łatwo, prawda? Tak. Wiecie co, wydaje mi się, że ten armor jest totalnie bezużyteczny w tym momencie. Tak samo tarcza. No to ten, tworzę nowego save'a, no, jakby nie mogę kontynuować tam, a też nie chcę przerywać tego filmu i żeby był taki krótki, więc jakby jesteśmy na nowym świecie. Dzień dobry, zaczynamy od zera. Bo czemu by nie? I mamy śnieżny biom. Oj, to nie, to taki... wolałem pustynię i sawannę, ej.
Dobra, ponownie macie Seeda. Kontynuujemy, co się będę przejmował, nie? Nie spodziewałem się, że mnie ten golem zabije. Byłem przekonany, że mnie nie zabije. To jest właśnie to, jak się poczujesz zbyt pewnie na hardkorze. Dobra, podstawowe itemy zebrane, to teraz możemy ruszać w świat i ponownie spróbować przejść Minecraft, tak. Można powiedzieć, że podejście pierwsze nie udało się, ale spokojnie, nie poddaję się i ja przejdę dzisiaj tego Minecrafta. Łóżko w razie czego mamy, to możemy lecieć dalej. Mamy jakiegoś kajwika i pierwsze żelazo. Bardzo fajnie. Zróbmy sobie trochę pochodni. Więcej żelaza. O, i creeper, cześć. Proszę mnie nie zabij. Dzięki. Dostaliśmy pierwszy efekt, mamy szybkość, okej. Dajcie mi 5 minut, będę znowu taki overpowerful, jak byłem na tamtym save'ie, tak? Tylko tym razem nie bijemy się z golemem, nie, nie, absolutnie. Robimy piecyk, wrzucamy do piecyka całe żelazo i kopiemy dalej. Od razu za pamięci robimy sobie zapalniczkę i wiaderko. Ale tu jest żelaza w tej jaskini? No to lecimy z żelaznym kilofem, robimy sobie hełmik i w sumie na nic innego mnie nie stać, więc muszę troszeczkę poczekać. Ale nie, zrobię sobie żelazny mieczyk. Możemy sobie ogarnąć jeszcze jeden piecyk i wrzucić jedzonko do przepalania. Jedzenie oraz żelazo mamy już przepalone, zabieramy wszystkie graty i lecimy eksplorować świat dalej, bo trzeba by przejść Minecraft, prawda? Oczywiście nie możemy zapomnieć o armorze. Znowu brakuje mi pantalonów. No jak to jest? To jest jakieś przeznaczenie, widzowie, mówię wam. Byłoby fajnie, gdybym pamiętał, w którędy tutaj wszedłem. O! Mamy więcej żelaza, zombiaka, wodę. Idealnie. Dzień dobry. Będzie mnie pan bił? Au! Au! W sumie możemy mu się chwilę dać pobić. Czemu by nie? Nabij mi trochę efektów, mordo, nie? Jakby potrzebuję. Dzięki. No i przynajmniej coś już mamy, prawda? Przynajmniej mam saturację, więc nie muszę się bać o głód. Panie Creeper, proszę się odsunąć. Zbierzmy sobie jeszcze trochę żelaza. Przepalmy je. Ten kilof raczej już nie będzie mi potrzebny. Mamy żelazny i zaraz zrobimy sobie kolejny. Żelazny kilof o wiele ważniejszy od spodni. I przy okazji możemy sobie zrobić żelazną siekierę. Tak po prostu, żeby ją mieć. Wiecie, upgrade najważniejszy. Dzień dobry, panie zombie. Dzień dobry. Dobra, tutaj możemy zabrać sobie wodę. Teraz przydałoby się znaleźć lava pula i jednak pójść do tego netheru. Ale najpierw zbiorę sobie jeszcze trochę żelaza. I chyba przypadkowo znalazłem wyjście. Idealnie. Słyszę Endermana. Dzień dobry. Wow, 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 co tu się dzieje? Halo, halo. Panie Derman, czy ja mogę prosić? Dziękuję. Ała! Dobra, ja czuję, że będzie dużo obrażeń tej nocy, ale to dobrze. Obrażenia mi się bardzo przydadzą. Przy okazji mamy już jedną enderperłę. Czy ja gdzieś tutaj znajdę lava pula? Tam mi się świeci, ale tutaj stamtąd wyszedłem, więc nie za bardzo. Aha! Aha! Czy na biomach zimowych też można znaleźć lava pula? Absolutnie o tym nie pamiętam. Dzień dobry. Aha, nie strzelisz mnie, nie trafisz mnie, nie trafisz mnie, nie trafisz mnie, nie trafisz mnie. Jak te szkielety Zeza mają. Ała, nie, żartowałem. A! Dobra, idę dalej. Nara. O, tam się coś świeci, czy mi się wydaje? Nie, to tylko żółte kwiatki. Zostałem oszukany przez żółte kwiatki. Aha! Jakie to jest przyjemne rozwalać na jednego hita creepery. Chodź, uderz. Aha, nic mi nie zrobi. Jestem niezniszczalny. O nie, czekaj, czekaj, cała ekipa. Halo, o co tutaj? Sio, 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 sio. Dobra, haste 4, speed 3, spoko, bardzo fajnie. To teraz tylko znaleźć lava pula. Jest noc, więc powinno się o, czekaj, widzę tam, widzę, 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 mamy to, mamy to. Nie. O, i przy okazji mamy wioskę. O, jak fajnie. To chyba będzie zemsta na Iron Golemie, bo tamten świat mi się o wiele bardziej podobał. Przy okazji mamy kowala. Sio. Zobaczymy, co my mamy tutaj ciekawego. O, żelazne pantalony, idealnie. Właśnie tego potrzebowałem. I klatę sobie wymienię, bo troszeczkę się już zużyła. Dodatkowy żelazny kilof, bo czemu by nie? No i to mi się podoba. Gdzie jest Iron Golem? Tu jesteś. No i teraz cię, kurczę, poskładam. Halo, golem, tu jestem. Halo. Dobra, nic się stało. Nie ma mnie. Chodź. Aha. Aha! I tak to powinno wyglądać, a nie, że on mnie tu będzie bił. Co to miało być? Dobra, sorry. Idę odpalić portal do netheru, nara. Nie mam jeszcze fire resistance, więc będę musiał uważać na lawę, ale spokojnie, damy radę. Okej. No to lecimy robić portal. Czy tak się robi o portal? Nie wiem. Jak się pomylę, to sorry. To będzie tak. Aha! Jestem genialny! Nie, po prostu tym razem miałem farta i tyle. Najważniejsze, że portal będzie zrobiony. Portal gotowy. No to w takim razie zobaczymy, jak będzie wyglądał nether. Może tamta śmierć wcale nie była taka najgorsza. Może będę teraz przy twierdzy, co? No niekoniecznie. Jestem przy Crimson Forest. Okej. I oczywiście Basal Deltas, bo czemu by nie? Czy ja nie mogę przypadkiem sobie wyłączyć? No mogę przecież. Tap, 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 tap. Oho! I skraszowała mi gra. To niezbyt dobre. Pytanie tylko, czy Minecraft zdążył się zapisać, czy mi nie cofnie przypadkiem save'a, tak jak to było podczas jednych nagrywek innego datapaka. Okej, okay, chyba wszystko działa. Mam efekty? Mam. No i super. Dobra. Mam nadzieję, że już takich sytuacji nie będzie. Wyłączyłem sobie chmurę, więc będę widział... Chmurę?
Nie, nie chmurę. Mgłę. Wyłączyłem sobie mgłę, dzięki czemu będę widział, mam nadzieję, troszeczkę więcej i łatwiej będzie mi znaleźć w ogóle samą twierdzę, jeżeli gdzieś tutaj faktycznie będzie. Ale w razie czego, zróbmy sobie screeny kordów portalu i w takim razie, czekajcie, mam tutaj resistance. Nie mam fire resistance. Czy ja mogę fire resistance prosić? O, no i elegancko. I to mi się podoba. Teraz możemy spokojnie eksplorować Nether. Zobaczymy, jak ciężko będzie mi znaleźć twierdzę w momencie, kiedy lecę przez ten las normalnie z prędkością światła. Eł. Ui, o kurczę. Spoko, mam fire resistance. Mogę się stąd wydostać. Dzień dobry. Szkoda, że nie mam siodełka, nie? Dobra, wychodzimy z lawy. I szukamy dalej. Czy będę już... O, tak! Co prawda żelazny kilo dosyć szybko mi się zepsuje, ale mam na szczęście jeszcze dwa. I możliwość zrobienia jeszcze kilku. Także spoko, lecimy przed siebie. Bardzo chciałbym znaleźć twierdzę. Dlaczego pływanie w lawie jest tak wolne? Halo! Ja myślę, co to mnie bije, kurczę. Ile ja mam ekstra złotych serduszek? Wow! Bardzo miło. Po wielu latach wreszcie dopłynąłem na brzeg. Okej, no to szukajmy twierdzy dalej. Mam nadzieję, że gdzieś w tamtą stronę jakąś znajdę, albo może w tamtą. Nie wiem, proszę za mną nie iść. Halo, podbudujmy się trochę do góry i może coś spostrzegę z większej wysokości. Tam mamy Soul Sand Valley, a tam mamy Basel Deltas i żadnej twierdzy nie widzę. No to lecimy speed bridge normalnie nad lawą. Może bardziej w tamtą stronę coś znajdę. Ewentualnie zwiększymy render distance, też może coś się uda zlokalizować. I co? I jajco. Tam nie ma nic. No to w takim razie chyba lecimy przez Basel Deltas. Ewentualnie mógłbym się też wrócić, ale jestem już trochę daleko od portalu, więc nie wiem, czy to będzie takie proste. Geronimo! I znowu do lawy. Ale skoro jesteśmy przy Warped Forest, to możemy zapolować na Endermany, bo mam je na jednego hita. Potrzebuję odrobiny bloków. Dobra, nie ma bata, że tutaj nie będzie twierdzy, nie? Czy to się aż prosi? Tak ogromna przestrzeń i nie ma twierdzy? Nie chce mi się wierzyć. Znaczy ja wiem, że Minecraft lubi trollować, ale no bez przesady. Dobra, przyznam szczerze, jestem w szoku. Nie ma tutaj żadnej twierdzy. Naprawdę przydałby się Strider. Może i mam odporność na ogień, ale sama eksploracja Netheru i tak jest prosta. Nawet z tymi wszystkimi efektami. O, mamy jakieś ruiny portalu. To sobie je sprawdzę. Nie wiem, co ja bym mógł tutaj ewentualnie stąd chcieć wyciągnąć, ale nie wiem, obsydian co najwyżej. O! Dobra, akurat 5 obsydiadu. To się przyda, żeby później wyjść z Netheru. Bo nie mam diamentowego kilofa, więc nie będę mógł sobie za bardzo wykopać tego obsydianu. No chyba, że wyhanduję gdzieś od piglinów. Ale musiałbym zdobyć złoto, a nie chce mi się go kopać. Teraz priorytetem jest twierdza. I standardowo mamy bastion. Ja się teraz tak zastanawiam, czy dobrym pomysłem jest iść do bastionu, bo ja nie wiem, jak odporny jestem. Niby mam jakieś tamte, wiecie, rezystance i inne takie, ale... Może być nieciekawy. Z brutalami to nigdy nie wiadomo. No golem ściągnął mnie na hita, nie? Skoro tu jest bastion, to tam musi być twierdza. Prawda, Minecraft? Prawda? Wreszcie dopłynąłem. Dobra, to teraz zobaczmy, jak to wygląda, jak mnie piglin zaatakuje. Dobra, nie ma tragedii. Piglin akurat nic mi nie zrobi takiego strasznego, ale brutal. Okej, dobra, też jakoś dam radę. Z jednym, dwoma sobie poradzę. Na trzy hity mam brutala. O, co ty gadasz? Dobra, dawaj to złoto. Siema. Zepsuł mi się kill off, nieważne. Macie tutaj coś interesującego w tym bastionie? Poza blokami złota? Co mam tutaj ciekawego? Złote jab, nie wiem po co, ale biorę. Ale tutaj jest skrzynek w ogóle, ty. Czekaj. Wezmę sobie to. Momencik, dajcie chwilę. Panowie, moment. Ciężko, ja już z shiftem muszę chodzić, tak szybko chodzę. Poczekaj. O, złote marchewki, po co? Nie wiem, biorę. Spokój tam na dole. Uźwa. Tam jest bastion skarbowy. No nie, no come on, Minecraft. Bo ja zanim dotrę do tej twierdzy, będę miał na sobie tyle efektów. Mam niewidzialność. Mam niewidzialność. A jeżeli mam niewidzialność, to czy mogę sobie po prostu wejść do bastionu i zabrać coś ze skrzyni? No bo skoro pigliny... Ej, poczekaj. No nie będą mnie widzieć. Nie mają jak mnie widzieć. To się może udać. A nie, przepraszam, przecież rzeczy w ręce akurat mogę mieć. Pytanie tylko, jak to faktycznie działa z piglinami, nie? Ej, podejdę sobie normalnie. Jak tam sytuacja? Widzicie mnie? Nie, nie widzą mnie. A jak mam coś w ręce, widzicie mnie? Nie widzą mnie. A jak wykopię blok złota? O, czekaj, on mnie widzi. Jak? Dobra, ten piglin jakoś mnie zobaczył. Dobra, czyli tak czy inaczej one są na mnie wtedy złe. To ciekawa rzecz. Strasznie ciężko się tutaj eksploruje, bo mam takiego speeda. Wow, panie, czekaj, zapomniałem. Dobra, jak jestem zbyt blisko moba, to wtedy mnie zauważy. Dobra, to w takim razie potka niewidzialności, to nie jest aż takie super fajne, bo i tak mnie wtedy pigliny biją. Panie kochany, proszę stąd odejść.
Mam na jeden strzał brutala. Co? Bloki złota se pozbieram, czemu by nie? Może mi się przydać do handlowania, nie? Dobra, poczekaj, poczekaj pan. Ja se zejdę tam na dół. Schodzimy na dół, jupi! Au. Au. Dzień dobry. Spokój, 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 spokój. Boże, cały bastion się na mnie rzucił, spokój. Co tu się dzieje? Zabieram te bloki złota. Odejdź. Jaki tu jest chaos, moi drodzy. Ja nie wiem, te pigliny nie widzą, że padają na strzała i tak do mnie podbijają. O, diamentowe rzeczy. Super, wymienię sobie. Czemu by nie? Zawsze dodatkowy armor, co nie? Jakby bardzo mi jest potrzebny ten dodatkowy armor. Jakiego ja mam jump boosta szalonego? Uj. Nie. He. No tak nie doskoczę tutaj. He. Dobra, doskoczę tu. Gdzie jest wyjście? Halo? Okej. W dalszym ciągu muszę znaleźć twierdzę. Chyba muszę iść tam, prawda? Tak mi się wydaje. Ale mamy 23 bloki złota, mogą się przydać. Niu! Dobra, to lecimy szukać twierdzy. W sumie tutaj mamy bazalt deltas. Jest szansa, że gdzieś tutaj pomiędzy tymi filarami bazaltowymi dostanę achievement, że wszystkie biomy odwiedziłem. Tak, dokładnie, właśnie o to mi chodziło. Taki był cel od samego początku, jak zawsze. Jeszcze nigdy tak lekko mi się nie eksplorowało Bazal Delta, serio. W ogóle jakie mam jumpus w tym momencie? Nie widzę. Nie widzę poziomu niektórych efektów, po prostu jest ich już zbyt dużo. Dobra, jako że w tym materiale było praktycznie wszystko, nie odezwę się, dopóki nie znajdę twierdzy. Dzięki temu moja montażystka będzie miała mniej roboty i wy będziecie mieli nieco dynamiczniejszy materiał. Także shut up! No wreszcie jest twierdza! O mój Boże! Jak się ciężko eksploruje, bo ja nie mogę na bardzo nawet się w tym momencie podbudowywać, co nie? Dobra, wreszcie możemy zapolować na blazy. Tak jest! Dzień dobry! Wow! Wow! Wither szkielety są przepotężne! Dobra, znalazłem spawner. Teraz dobądźmy sobie troszeczkę blaze rodów. Ale jestem szybki, o mój Boże! Mam dużo złota, więc będę mógł spokojnie znaleźć sobie pigliny i wyhandlować, mam nadzieję, obsydian i resztę enderpearl. A jeżeli to złoto nie starczy do wyhandlowania enderpearl, to zawsze mogę sobie zapolować na endermany. W sumie pochodnie to jest jedyna rzecz, którą mniej lub bardziej będę potrzebował. Co ja w tym momencie chciałem zrobić? Nieważne. Złoto mi się przyda jak najbardziej, żelaza w sumie już nie potrzebuję. Dobra, część rzeczy sobie zostawię. Dzień dobry, blazy! 7. Zbierzmy jeszcze trochę. Dobra, mamy 10, powinno nam wystarczyć. Teraz musimy znaleźć jeszcze pigliny i wyhandlować trochę obsydianu, żebyśmy mogli się później wydostać z tego netheru. Oraz musimy jeszcze ogarnąć sobie enderperły. O, mamy piglina. Przydałby się tylko... No, przydałoby się kilka najlepiej. Masz gdzieś kolegów jakiś? O, tu są. Halo! Koledzy, pada piglina! Zapraszam! Czy ja mam slow falling w tym momencie? O nie! Najgorzej! Ten slow falling to wcale mi nie będzie pomagał! Halo! Panowie pigliny! Zapraszam! Zapraszam! Jeden tylko, gdzie jest reszta? Halo! Gdzie ich wcięło? Pigliny? Chodź tu! No chodź! Tu macie złoto! Tu macie złoto! Tu! Ty gdzie idziesz? Tu! Tu! Tu macie złoto! Tu, 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 tu! Ja bym poprosił enderperły i obsydian, nie? O! Enderperły wyrzucił. Ile? 4. Dobra, najgorzej. Proszę mi nie bić. Jezu, jak ja wysoko skaczę, to jest masakra. Nie. Proszę bardzo. Macie całe złoto. Handlujcie. Tego nie potrzebuję, tego nie potrzebuję. Tego nie potrzebuję. Jedzenia też nie potrzebuję. Ty, co mnie bijesz? Wyrzucaliście może jakiś obsydian? Jezus Maria, jak ja podskakuję. Muszę ograniczyć skakanie, nie? Serio, panowie. Tak my się bawić nie będziemy. O! Jeden przynajmniej dał obsydian. Zawsze możemy iść do bastionu po obsydian. Tam też w skrzyniach powinien być. W sumie to nie jest głupia rzecz. Dobra, wiecie co? Ja zabiorę to złoto i polecę sobie do bastionu. A w bastionie zwabimy sobie więcej świnek i powinny mi wtedy dać to, czego potrzebuję. Dobra, ten slow falling może nie jest aż taki zły, bo dzięki temu jak wyskakuję do góry, to mogę sobie polecieć albo poszybować dalej. Ja bym bardzo chciał się jakoś tutaj dostać do środka i rzucić wszystkim piglinom złoto, ale to jakoś takiej większej ilości, nie? O mój Boże, co tu się dzieje? Nie! Nie! No i do lawy, no i oczywiście, oczywiście, jak najbardziej. No przecież. Dzień dobry. Proszę złoto. Proszę złoto, dużo złota. I jeszcze więcej złota, proszę, tutaj. Tu macie złoto, tu, tak, tak, dokładnie, no. Macie więcej złota. Dobra, mamy 7 obsydianów. Podki nie potrzebuję. No nie bij mnie, kurde. Przez ciebie spadłem, jak śmiałeś. Tu, do środka tam włazić już. Tam grzecznie, tu. O, teraz przynajmniej będą w jednym miejscu. Dobra, mamy enderperełki, widzę.
9. Nice. E, nie zabijajcie się, co? Zaraz tu przejdę, tylko sobie wezmę tamte złoto jeszcze, nie? Zbierzmy jeszcze sobie te złoto. Jakbym nie miał szczęścia z tymi czterema piglinami. Chociaż wydaje mi się, że nie powinno być problemu, nie? E! Zostaw. Dzień dobry. Do widzenia. Dobra, mam już 15 enderpereł, ale to jeszcze nie jest ta liczba, którą chciałbym mieć, bo coś czuję, że może mi nie starczy. Tym bardziej, że nie wiem, na jakich kordach teraz wyjdę. Chociaż nie są najgorsze. Mam już 18 obsydianu. To czekaj, to ja sobie zrobię portal. Halo, halo. To może być trochę trudne. Moment. Aha, dobra, portal zrobiony. Bez podskakiwania, moi drodzy, bez podskakiwania. Zapalmy go sobie i czekam jeszcze na enderperły. Serio, ten jump boost to jest przerąbany. To jest niemożliwe, żeby z takiej ilości złota nie wydropić 16 enderperłów. Tragedia. Minecraft 1.16.5. Co tu się zepsuło, nie? O, dobra, wydropiło jeszcze kilka. Git, możemy się zmywać. I jesteśmy na oceanie i dyskoteka wciąż trwa. Dobra. Co za kordy? Wow, nie. 4206,5. O nie, o nie, o nie. To bardzo, bardzo, bardzo niedobrze. Okej, okay, no to w takim razie przerabiamy sobie tutaj jeszcze blaze rody. Mamy 14 na razie. Oczu kresu. I w takim razie go. W tamtą stronę. Oczywiście pękło, bo czemu by nie? Spoko. Nie mam niestety łódki, więc będę musiał popłynąć w ten sposób. Ale mam chyba Dolphin's Grace. Czekaj, to może być dobre. Czekaj, w którą stronę to tam się będzie co zmniejszało? Nie, zwiększałoby się X. Płynę jakoś szybciej? No nie powiedziałbym, że płynę jakoś super szybko. Ale okej. Okay. Przynajmniej mam na Night Vision, więc tu jest Ocean Monument. Nie chcę do Ocean Monumentu, nara. Zostało mi jedynie znaleźć Stronghold i ubić smoka. To nie będzie jakoś turbo trudne, chyba. Chociaż nie, znalezienie Strongholda to jest akurat ta trudniejsza część. Dobra, jestem już dość daleko, to może rzucimy ponownie okiem. I teraz skręcamy w tamtą stronę, no dobra. Ponownie pękło, super! Dzięki, Minecraft. Dobrze, że wziąłem sobie więcej oczu kresu. Widzę na brzegu Endermana, a jako, że mi dwa oczy pękły, to musimy sobie upolować kolejny Enderpearl. Dzień dobry. O, teraz tylko... Może nie chcę podskakiwać, nie? Nie chcę podskakiwać, bo się to źle skończy. Nie, no dobra, jednak poruszam się dość szybko na tej wodzie, także spoko. Przydałby się taki efekt chodzenia po lawie. Albo pływania w lawie. Minus 5000 na minus 7000. To nie są jakieś super koordynaty. Ej, czy ja przypadkiem jak się prześpię, to nie będzie lepiej? Chyba nie będzie aż tak mrygało to wszystko? Tak! O, mogłem to od razu zrobić. Widzicie? Dlatego łóżko jest bardzo ważnym przedmiotem. Nie ukrywam, że mnie to mryganie też denerwuje. Spokojnie. A tutaj będziemy mieli pustynię. Dobra, sprawdźmy ponownie. Uuu, okej, okay, czyli już byliśmy gdzieś niedaleko. I ponownie pękło. Trzy razy rzuciłem oko, trzy razy pękło. Halo, o co chodzi? To mi się nie podoba. Okej, dobra, czyli byliśmy na oceanie, rzuciłem, skierowało mnie tutaj, a teraz skierowało mnie w tą stronę, czyli musimy się dostać gdzieś bliżej. O tak, gdzieś na przykład tutaj. Czekaj, bo tam zapolowałem na Endermana, nie? Uwaga i... Aha, teraz w tą stronę. Dobra, tym razem nie pękło. Wow, szok i niedowierzanie. No dobra, czyli tu jestem praktycznie na dobrych kordach. Czy tutaj będzie twierdza może gdzieś widoczna? Halo? To są ruiny, ale to nie jest twierdza. Znaczy Stronghold. Twierdza, Stronghold. Jeden grzyb. A nie, przepraszam. Co? Tu jest. Okej, okay. Dobra, 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 dobra. To może nie będę miał problemu ze znalezieniem portalu roomu. Ej, to by było piękne. Proszę, to jest dobre, to, kurczę, ja się nie spodziewałem, że to tutaj będzie. Dobra, 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 czekaj, bo tutaj się jak przekopię, to tak nie do końca. Nie przeszkadzajcie mi, sio. Jak tutaj wygląda, halo? Tu jest, a, tu jest biblioteczka, tak? Kurczę, tutaj mamy po prostu korytarze, bo nie chcę za bardzo tak chodzić po tych korytarzach, bo to będzie turbo trudne, ale chyba nie mam wyboru. No trudno, przynajmniej jestem w Strongholdzie, więc jakby zawsze coś. To teraz tylko znaleźć portal room. Ja biegnę tak szybko na tym shifcie, że tak naprawdę... Z najszybszą podką bym tak szybko nie biegał. Znaczy ja się skradam szybko. O, może w ten sposób. Dobra, idźmy do góry. Dzień dobry. Kolejna chyba biblioteczka. No bardzo dziwnie skonstruowany ten Stronghold i oczywiście standardowo opuszczona kopalnia. Słyszałem gdzieś lawę, ale to chyba ta lawa. O nie, o nie, o nie. Myślałem, że to będzie lawa z portal roomu, ale chyba nie do końca. O, słyszę silverfishę. Moment, moment. Czy to będzie gdzieś nade mną? Tak jest! Mamy to! Dobra, rozwalamy sobie oczywiście standardowo. Przepraszam, czy ty możesz... Silverfish, nie dokładaj mi już efektów, których mam milion. Państwu też już podziękujemy. No to w takim razie odpalamy portal i pora na walkę ze smokiem. Myślę, że dam mu radę. Myślę, że jak najbardziej dam mu radę. Pytanie tylko, czy ja będę mógł rozwalać kryształy kresu? No niby mam dodatkowych 30 czy ileś tam punktów życia, ale wiecie jak to jest. W sumie po co mi ta netherite'owa sztabka? Nie wiem. Wiem, że się nie spali w lawie, ale po prostu ją wyrzucę. Dobrze, no to w takim razie lećmy zmierzyć się ze smokiem. Ha! Gdybym spadł do voida, to by była beka, tak troszeczkę bym powiedział. Okej, okay, zobaczmy jak to będzie wyglądało.
muszę doskoczyć do Ender Kryształu. I... okej, dobra, tragedii nie było. To lecę do kolejnego. Ten smok nawet nie wie, co go czeka. Co ty myślisz, że tu się będziesz regenerował? Ej, dla bezpieczeństwa se tam bloknie. Tak czy inaczej będę zabudowywał się blokami, bo nie ufam. Wiecie, niby mam odporność, ale tak jak to było w przypadku Iron Golema, mogę skończyć marnie. A nie chciałbym, bo jestem w endzie. Dobra, rozwalam. Mi wystarczy, że się odsunę i mogę rozwalać, nie ma problemu. Kolejny. Smoczek, poczekaj, poczekaj, zaraz się zmierzymy, tylko ten. Tylko kryształy rozwalę, nie? Co tu się dzieje? Rozwalone? Jeszcze dwa. Trochę to trwa, bo ten slow falling jednak robi robotę, ale damy radę. Jeszcze jedna. Okej, idealnie. O, i smoczek akurat zlatuje. Czekaj, poczekaj na mnie, bo mi to trochę zajmie. Czekaj, mam enderperły. Dobra, szybki teleport. Aha. Jeden atak zajął... Zabrał mu 1/3 życia. Co? Chodź, może mi się uda cię trafić, jak będziesz w powietrzu. Chodź, czekaj, czekaj, czekaj. Kurde, nie trafiłem. Czekaj. Lecę, 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 lecę. Bang! Jeszcze jeden atak. Dzieli mnie od pokonania smoka. Chodź. W powietrzu cię zdejmę. Chodź. Łapką cię może zdejmę. No kurde, nie dosięgnę. Poczekaj. Moment. Chodź tu. Chodź, 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 chodź. No kurczę, bo on odlatuje za szybko. Panie smoczek, chodź no tu. Smoczek, chodź. Nie mogę go dosięgnąć. Smoczek. No chodź. Zlatujesz na ziemię? To trochę potrwa. Teraz se zejdę tutaj i se poczekam, nie? Do widzenia. Normalnie one punchment prawie, nie? Pięścią go dojechałem. Jakby trochę ciężko mi jest się pożegnać, bo mnie nie widzicie, bo jestem niewidzialny, ale założę sobie moją zbroję i tak, tu się pożegnamy. Nie wiem, ile efektów mam na sobie narzuconych, wydaje mi się, że tak dobrych 300-400, bo totalnie nie spodziewałem się, ile razy dostanę damage w tym odcinku, ale absolutnie mi to nie przeszkadza, bo fajny odcinek wyszedł. I po jednym failu, tak czy inaczej, się nie poddałem, także mam nadzieję, że tym bardziej to docenicie i zostawicie masę łapeczek w górę i będziecie chcieli więcej takich odcinków na kanale. I teraz, żeby nie było, wychodzę z portalu, bo ostatnie odcinki, no nie wychodziłem z portalu, więc tak jakby nie przechodziłem Minecrafta, ale teraz go przeszedłem. I na chwilę się pojawiłem, to było też śmieszne. W każdym razie dziękuję wam bardzo serdecznie za oglądanie. Widzimy się w kolejnych odcinkach na moim kanale. Do następnego, trzymajcie się i pa pa. Łapka w górę i subek mile widziany.